Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić, powitać wszystkich widzów telewizji Trwam. Środa, a więc czas, aby uczestniczyć w katechezie środowej w czasie audiencji, podczas której Ojciec Święty przyjmuje licznych pielgrzymów, ale my też za pośrednictwem Radia Maryja Telewizji Trwam możemy uczestniczyć w tym szczególnym spotkaniu. Jak widzimy w tej chwili, Ojciec Święty znajduje się w auli Pawła VI, a więc nie odbywa się dzisiaj audiencja na placu Świętego Piotra, a w auli Pawła VI. Jak zwykle przed rozpoczęciem audiencji oczekiwany moment, aby móc uścisnąć dłoń następcy Piotra, Ojca Świętego. Matki wykorzystują ten moment, aby Ojciec Święty mógł dotknąć ich skarby. Dzieci blisko Ojca Świętego, pocałunki to częsty obraz też w czasie audiencji. W czasie audiencji, które odbywają się na placu Świętego Piotra, ten kontakt jest może nie tak bezpośredni, a tutaj w auli Pawła VI jest to bardziej możliwe. Pragnę przypomnieć, że tydzień temu Ojciec Święty w czasie audiencji środowej zatrzymał się przy fragmencie Ewangelii Świętego Łukasza, gdzie mamy do czynienia z opisem cudu Jezusa wskrzeszenia młodzieńcza z Nain. Ojciec Święty mówił, że podczas roku jubileuszowego dobrze by było, aby przekraczając drzwi święte, bramy miłosierdzia, pamiętali o tym wydarzeniu, które miało miejsce u bram miasta, kiedy to Jezus ujrzał płaczącą matkę i powiedział jej: nie płacz. Jezus przychodzi zawsze z pociechą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Znakiem Krzyża Świętego rozpoczęliśmy już audiencję środową, która jak zwykle rozpoczyna się od czytania fragmentu Pisma Świętego. Dzisiaj będzie to fragment z Ewangelii Świętego Mateusza. Przyjdzie też czas na język polski, a więc wysłuchajmy też tego fragmentu w innych językach. Si avvicinarono i discepoli a Gesù e gli dissero: il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli risposero: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Alors, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Parole du Seigneur.
A reading from the Gospel of Matthew. When it was evening, the disciples came to Jesus and said, "This is a lonely place, and the day is now over. Send the crowds away to go into the villages to buy food for themselves." Jesus said, "They need not go away. You give them something to eat." They said to him, "We have only 5 loaves here and 2 fish. Jesus ordered the crowds to sit down on the grass, and taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and blessed and broke and gave the loaves to the disciples, and the disciples gave them to the crowds. And they all ate and were satisfied. And they took up the 12 baskets full of the broken pieces left over." The word of the Lord. Aus dem Evangelium nach Matthäus. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten: "Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schick doch die Menschen weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können." Jesus antwortete: "Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen." Sie sagten zu ihm: "Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische bei uns." Da ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Leuten. Und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelten, wurden 12 Körbe voll. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Mateo. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: "Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer." Jesús les replicó: "No hace falta que vayan. Dadles vosotros de comer." Ellos le replicaron: "Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Jesús mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras." Palabra del Señor. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, ao entardecer, os discípulos de Jesus aproximaram-se dele e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora, vós mesmos dai-lhes de comer." Os discípulos responderam: "Temos aqui 5 pães e 2 peixes. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu a seus discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados,
e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. ولما كان المساء دنا إليه تلاميذه وقالوا له: المكان قفر وقد فات الوقت، فاصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى فيشتروا لهم طعاما. فقال لهم يسوع: لا حاجة بهم إلى الذهاب، أعطوهم أنتم ما يأكلون. فقالوا له: ليس عندنا هاهنا غير 5 أرغفة وسمكتين. ثم أمر الجموع بالقعود على العشب، وأخذ الأرغفة 5 والسمكتين، ورفع عينيه نحو السماء، وبارك وكسر الأرغفة، وناولها تلاميذه، والتلاميذ ناولوها الجموع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل من الكسر، 12 قفة ممتلئة. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy nastał wieczór, przystąpili do Jezusa Jego uczniowie i rzekli: miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, 12 pełnych koszy ułomków. Oto słowo Pańskie. A teraz Ojciec Święty wygłosi katechezę środową w języku włoskim. Cari fratelli e sorelle, drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Oggi vogliamo riflettere dzisiaj sul miracolo della chcemy rozważyć cud rozmnożenia chleba. Na początku opowiadania o tym fakcie przedstawionym przez świętego Mateusza, Jezus otrzymał właśnie wiadomość o śmierci Jana Chrzciciela i na łodzi przeprawił się na drugą stronę jeziora w poszukiwaniu miejsca pustynnego osobno. Ale ludzie zwiedzieli się o tym i poprzedzili go pieszo. Ludzie na pieszo obeszli jezioro i doszli na to miejsce. Także gdy wysiadł, ujrzał on wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. Taki był Jezus, zawsze pełen litości, zawsze myśląc o innych. Imponuje determinacja ludzi, którzy boją się pozostać samymi, jakby porzuconymi. Po śmierci charyzmatycznego proroka Jana Chrzciciela powierzają się Jezusowi, o którym sam Jan powiedział: ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Zatem tłum podążał za nim wszędzie, aby go słuchać i przynosić jemu chorych.
A widząc to, Jezus się wzrusza. Jezus nie jest chłodny, nie ma zimnego serca. Jezus jest zdolny wzruszyć się. Z jednej strony czuje się związany z tym tłumem i nie chce, aby odszedł. Z drugiej strony potrzebuje chwil samotności, chwil modlitwy, rozmowy z Ojcem. Wielokrotnie nocą modli się do Ojca. Zatem również tego dnia nauczyciel poświęcił się ludziom. Jego współczucie nie jest mglistym uczuciem. Okazuje natomiast całą siłę Jego woli, by być blisko nas i nas zbawić. Jezus bardzo nas kocha. Pragnie być blisko nas. Gdy nadszedł wieczór, Jezus zatroszczył się, by nakarmić tych wszystkich zmęczonych i głodnych ludzi. Jezus zatroszczył się o wszystkich, którzy za Nim szli. Pragnął zaangażować w to swoich uczniów. W istocie mówi do nich: wydajcie im jeść. Udowodnił im, że kilka chlebów i ryb, jakie mieli, z mocą wiary i modlitwy można podzielić między wszystkich tych ludzi. To cud, którego on dokonuje, ale jest to cud wiary, modlitwy, litości i miłości. Zatem Jezus, połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Brali chleb, łamali go i rozdawali. I to czynili uczniowie. Pan zaspokaja potrzeby ludzi, ale pragnie uczynić każdego z nas konkretnie uczestnikami swojego współczucia. Zastanówmy się teraz nad Jezusowym gestem błogosławieństwa. On, wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom. Jak widać, są to te same znaki, jakich Jezus dokonał podczas ostatniej wieczerzy. Są to także takie same znaki, jakich dokonuje każdy kapłan, sprawując mszę świętą. Wspólnota chrześcijańska stale się rodzi i odradza na nowo z tej komunii eucharystycznej. Przeżywanie komunii z Chrystusem jest zatem czymś całkowicie różnym od pozostawania biernym i wyobcowanym z codziennego życia, a wręcz przeciwnie, coraz bardziej wpisuje nas w relacje z mężczyznami i kobietami naszych czasów, aby im dać konkretny znak miłosierdzia i troski Chrystusa. Sprawowana przez nas Eucharystia, karmiąc nas Chrystusem, przemienia krok po kroku także nas, ciało Chrystusa i duchowy pokarm dla braci. Jezus pragnie dotrzeć do wszystkich, aby wszystkim zanieść miłość Boga. Dlatego czyni każdego wierzącego sługą miłosierdzia. W ten sposób Jezus widzi tłum, lituje się, rozmnaża chleb
I to samo czyni w Eucharystii. Siamo spinti da Gesù a portare questo servizio agli altri. Biorąc ten chleb, też zobowiązujemy się czynić to samo, co Jezus. Ze współczuciem pomagamy, służymy drugim. Opowiadanie o rozmnożeniu chleba i ryb kończy się stwierdzeniem, że wszyscy się nasycili oraz zebraniem pozostałych ułamków. Kiedy Jezus ze swoją miłością i litością daje nam swoją łaskę, przebacza nam grzechy, uściska nas, kocha nas. Nigdy nie robi to połowicznie. Czyni to radykalnie, cało. Tak jak zdarzyło się tutaj. Wszyscy się nasycili. Jezus wypełnia nasze serca, nasze życie swoją miłością, swoim przebaczeniem, swoją litością. Jezus pozwolił zatem swoim uczniom, by wypełnili Jego nakaz. W ten sposób poznali drogę, jaką należy przebyć. Nakarmić lud i utrzymać go w jedności, to znaczy służyć życiu i komunii. Dlatego wzywajmy Pana, aby zawsze czynił swój Kościół zdolnym do tej świętej służby oraz aby każdy z nas mógł być narzędziem komunii w swojej rodzinie, w pracy, w parafii i w grupach, do których należymy, widzialnym znakiem miłosierdzia Boga, który nie chce pozostawić nikogo w samotności i potrzebie, aby nastały komunia i pokój między ludźmi oraz komunia ludzi z Bogiem, bo ta komunia jest życiem dla wszystkich. Dziękuję. Oklaskami zgromadzeni pielgrzymi w auli Pawła VI dziękuję Ojcu Świętemu za dzisiejszą katechezę środową, w czasie której Ojciec Święty rozważył opis cudu rozmnożenia chleba. A teraz speaker, kapłan języka francuskiego zapewnia Ojca Świętego o bliskości wszystkich pielgrzymów francuskojęzycznych poprzez modlitwę, poprzez wspieranie posługi następcy Piotra. A teraz streszczenie dzisiejszej katechezy w języku francuskim. W tym opowiadaniu o cudzie rozmnożenia chlebów, które właśnie usłyszeliśmy, widzimy, jak bardzo ów lud, obawiający się opuszczenia, z ufnością zawierza się Jezusowi. A Pan jest tym poruszony, czuje się związany z tym tłumem. Oddaje się mu. Współczucie mistrza nie jest jakimś niewyraźnym uczuciem, ale on rzeczywiście obejmuje troską tych, którzy za nim podążają i angażuje się, by nakarmić tych, którzy są głodni, ale w swoje współczucie włącza też swoich uczniów. Tak samo powinno być z nami. Znaki, po które Jezus sięga, by uczynić cud, są takie same, jak podczas Eucharystii, która realizuje jedność wspólnoty. Jezus, którą ją wspiera. Żyć w tej komunii oznacza ofiarowywać innym konkretny znak miłosierdzia i uwagi Chrystusa, który wymaga od swoich uczniów, by nakarmić Jego lud i zachowywali go w jedności. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów francuskojęzycznych, szczególnie pielgrzymkę z diecezji Guadeloupe z księdzem Okro Rioc oraz grupę przybyłe z Burkina Faso,
i Republiki Demokratycznej Konga. Niech niebowzięta Matka Boża stawia się za nami i pomaga nam być narzędziem komunii i znakiem miłosierdzia Bożego wszędzie tam, gdzie żyjemy. Niech Bóg was błogosławi. Słowo pozdrowienia dla francuskojęzycznych pielgrzymów wypowiedzianych po włosku, a teraz kapłan speaker tłumaczy na język francuski to pozdrowienie. Et les groupes venus du Burkina Faso et de la République démocratique du Congo. Que Notre-Dame de l'Assomption intercède pour nous et qu'elle nous aide à être des instruments de communion et des signes de la miséricorde de Dieu partout où nous vivons. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem. Języka angielskiego też zapewnia Ojca Świętego o życzliwości w modlitwie w intencji posługi Ojca Świętego. Franciszka też zawsze zapowiadany jest, na czym polega zakończenie też audiencji środowej, która kończy się wyśpiewaniem, zaśpiewaniem w języku łacińskim modlitwy Ojcze Nasz. I Ojciec Święty też udziela błogosławieństwa, które też dotyczy wszelkich przedmiotów służących do kultu. Drodzy bracia i siostry, w naszej nieustannej katechezie w świętym roku miłosierdzia rozważamy teraz cud rozmnożenia chleba i ryb. W opisie świętego Mateusza Jezus pragnie wycofać się na modlitwę, ale widząc tłumy, jest poruszony współczuciem i decyduje się pozostać z nimi, nakazując swoim uczniom, aby nakarmili tłum, uczy ich wiary i zaprasza do udziału w jego trosce o potrzebujących. Cud rozmnożenia chleba i ryb jest konkretnym znakiem tej miłosiernej troski. Mateusz mówi nam, że Jezus wziął chleb, spojrzał w niebo, a następnie odmówił błogosławieństwo, połamał go i rozdał tłumom, co wyraźnie przywołuje ustanowienie Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy. Poprzez nasze uczestnictwo w Eucharystii nie tylko otrzymujemy pokarm duchowy, ale coraz bardziej upodabniając się do Pana, stajemy się znakiem Jego miłosiernej obecności dla tych, którzy są wokół nas. My wszyscy, jako członki ciała Chrystusowego, starajmy się nieść naszym rodzinom i wspólnotom, a zwłaszcza najbardziej potrzebującym, pokarm Bożej bliskości, miłosierdzia i miłości. Pozdrawiam pielgrzymów języka angielskiego, gości biorących udział w dzisiejszej audiencji, szczególnie pochodzących z Irlandii, Szwecji, Gany, Nigerii, Chin i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Z modlitwą i dobrymi życzeniami, aby obecny jubileusz miłosierdzia był momentem łaski i duchowej odnowy dla was i waszych rodzin. Proszę dla was wszystkich o radość i pokój w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Te słowa też za chwilę zostaną przetłumaczone na język angielski. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from Ireland, Sweden, Finland, Ghana, Nigeria, China, and the United States of America. With prayerful good wishes that the present Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal for you and your families, I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater,
po języku angielskim, czas na niemiecki. Kapłan Spiker, podobnie jak jego poprzednicy, też zapewnia Ojca Świętego, że pielgrzymi niemieckojęzyczni wspierają Ojca Świętego modlitwą i życzliwością w jego posłudze następcy Piotra. Teraz usłyszymy streszczenie dzisiejszej katechezy wypowiedzianej w języku polskim, w języku niemieckim. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache und anschließend wird Papst Franziskus einige Grußworte auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, im Matthäusevangelium wird von der Speisung der 5000 Menschen berichtet. Jesus, der sich nach dem Tod Johannes des Täufers ein wenig in die Einsamkeit zurückziehen wollte, hatte Mitleid mit den vielen Menschen, die ihn suchten, und er heilte ihre Kranken. Dieses Mitleid offenbart den unerschütterlichen Willen Gottes, auch uns nahe zu sein und uns zu retten. Aber Jesus bezog auch die Jünger in sein Heilshandeln ein. Am Abend sollten sie den zahlreichen Menschen zu essen geben. Das Wenige, was die Jünger vorweisen konnten, wurde von Jesus ergänzt und vollendet. Immer kommt der Herr den Bedürfnissen der Menschen entgegen, aber ebenso will er, dass wir uns sein Mitleid zu eigen machen. Die Gemeinschaft mit Christus wurde durch die Speisung der Menge unterstrichen. Diese Speisung ist auch ein Hinweis auf die Eucharistie, in der uns der Herr Nahrung gibt und uns zugleich Schritt für Schritt in den Leib Christi verwandelt, in eine geistliche Speise für die bedürftigen Brüder und Schwestern. Jesus will alle erreichen, um allen die Liebe Gottes zu bringen. Darum will er jeden Gläubigen zum Mitarbeiter seiner Barmherzigkeit machen, zum sichtbaren Zeichen seines Erbarmens, die keinen in Not und Einsamkeit zurücklässt. Serdecznie witam wszystkich pielgrzymów i gości niemieckojęzycznych. Prośmy Ducha Świętego, aby uczynił każdego z nas narzędzie komunii we własnej rodzinie, w pracy i we wszystkich środowiskach naszego życia. Wszystkim życzę pięknego pobytu w Rzymie. Słowa skierowane do pielgrzymów niemieckojęzycznych. Po włosku za chwilę usłyszymy je w tłumaczeniu niemieckim. Mit Freude heiße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache willkommen. Bitten wir den Heiligen Geist, auf dass er jeden von uns zu einem Werkzeug der Gemeinschaft in unserer Familie, bei der Arbeit und in allen Bereichen unseres Lebens mache. Allen wünsche ich einen guten Aufenthalt in Rom. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Speaker, kapłan, w języku hiszpańskim też zapewnia Ojca Świętego o tym, że pielgrzymi hiszpańskojęzyczni też wspierają Ojca Świętego swoją życzliwością, modlitwą w jego posłudze następcy Piotra. Na koniec też będzie zaśpiewana modlitwa Ojca nasz po łacinie i pobłogosławi przedmioty służące do kultu.
Queridos hermanos y hermanas, drodzy bracia i siostry, Jezus se conmovió, wzruszył się, ver a la multitud, kiedy zobaczył tłum, który i salió był przed nim i zgłodniały. I wyszedł naprzeciw nich, aby ich wspomóc. Nie tylko zatroszył się o tych, którzy za nim szli. Ale też pragnął, aby uczniowie też pomogli ludowi. Dlatego powiedział, wy dajcie im jeść. Błogosławieństwo Jezusa nad pięcioma chlebkami i dwoma rybami zapowiada Eucharystię, która karmi chrześcijanina i daje siłę do życia. Eucharystia nas przemienia w ciało Chrystusa i karmi nas, abyśmy służyli naszym braciom. Jezus pragnie, aby Jego pokarm dotarł do wszystkich i pragnie, aby uczniowie czynili ten gest. Pozdrawiam serdecznie wszystkich pielgrzymów hiszpańskojęzycznych, szczególnie tych, którzy przybyli z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Zachęcam was, abyście karmili się nieustannie Eucharystią, abyście potem byli pokarmem dla innych i narzędziem komunii w rodzinie, w pracy i w środowisku, w którym żyjecie, będąc świadkami miłosierdzia i czułości Boga. Bardzo wam dziękuję. To były słowa skierowane do pielgrzymów hiszpańskojęzycznych. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto portugalskiego, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Portugalskojęzyczni towarzyszą Ojcu Świętego posłudze modlitwą i życzliwością. Też wyjaśnia, że na koniec dzisiejszej audiencji Ojciec zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz po łacinie, Ojciec Święty pobłogosławi to błogosławieństwo w sposób szczególny. Wstępuje na chorych, na starszych i to błogosławieństwo też będzie poświęcenie wszystkich przedmiotów służących do kultu Bożego. Vemos como Jesus, após a morte de João Batista, busca lugar deserto para estar a sós. Porém, quando uma multidão o segue, ele, movido por compaixão, se põe ao serviço daquelas pessoas. A compaixão de Jesus é uma manifestação da sua vontade de estar junto de nós e de nos salvar. Por isso, querendo que os discípulos participassem da sua compaixão, pediu-lhes que providenciassem comida para aquela gente, demonstrando que uns poucos pães e peixes, com a força da fé e da oração, podiam ser compartilhados pela multidão. Por outro lado, o gesto de abençoar os pães antes de multiplicá-los é o mesmo que Jesus realiza na última ceia e que os sacerdotes realizam cada vez que celebram a Eucaristia. O relato da multiplicação se conclui com os discípulos recolhendo os pedaços que sobraram, indicando que agora cabe à Igreja dar continuidade à missão de Jesus, estar ao serviço da vida e da comunhão, sem abandonar nenhum necessitado. Rivolgo um cordial saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli del Portogallo e del Brasile. Pozdrawiam pielgrzymów, którzy przybyli z Portugalii i Brazylii. Drodzy bracia i siostry, Jezus staje się blisko wszystkich i wychodzi naprzeciw ludzi potrzebujących przez Eucharystię,
czyniąc nas uczestnikami swojej litości. Poprzez karmienie się Eucharystią stajemy się świadkami Bożego miłosierdzia. Niech Bóg was błogosławi. Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, em particular aos fiéis de Portugal e do Brasil. Queridos amigos, Jesus se faz próximo das multidões e vem ao encontro das necessidades dos homens com a Eucaristia, tornando-nos, assim, partícipes da sua compaixão. Que, fortalecidos pelo pão eucarístico, nos tornemos um sinal visível da misericórdia de Deus. Que Ele vos abençoe. Po języku portugalskim czas na język arabski. يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية، بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصاً للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضاً المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصاً عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نريد اليوم أن نتأمل حول معجزة تكثير الخبز. يخبرنا الإنجيلي متى أنه بعد سماعه خبر موت يوحنا المعمدان انصرف يسوع إلى مكان قفر يعتزل فيه، فعرف الجموع ذلك فتبعوه من المدن سيرا على الأقدام. فلما نزل إلى البر رأى جمعا كثيرا فأخذته الشفقة عليهم فشفى مرضاهم. وبالتالي وفي ذلك اليوم كرس المعلم نفسه للناس، لأن شفقته ليست مجرد شعور مبهم، وإنما هي قوة إرادته بأن يكون بقربنا ويخلصنا. ولما كان المساء كان هم يسوع أن يطعم جميع هؤلاء الأشخاص المتعبين والجياع، لكنه كان يريد أن يشرك تلاميذه في هذا الأمر أيضا، ولذلك أظهر لهم أن القليل من الخبز والسمك الذي كان بحوزتهم بفضل قوة الإيمان والصلاة يمكن أن تتم مقاسمته مع جميع هؤلاء الناس. نتوقف الآن عند تصرف يسوع الذي أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر الأرغفة وناولها. كما نرى إنها العلامات نفسها التي قام بها يسوع في العشاء الأخير، وهي العلامات عينها التي يقوم بها الكاهن عندما يحتفل بالإفخارستية، لأن الجماعة المسيحية ولدت وتولد باستمرار من هذه الشركة الإفخارستية. والخبز الإفخارستي الذي يغذينا هو خبز شركة، وفي الوقت عينه خبز يقوي خدمتنا. لذلك فعيش الشركة مع المسيح ليس أن نبقى مكتوفي الأيدي وبعيدين عن الحياة اليومية، بل على العكس هو يدخلنا على الدوام في علاقة مع رجال ونساء زمننا لنقدم لهم العلامة الملموسة لرحمة المسيح واهتمامه. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن يسوع يريد أن يبلغ الجميع ليحمل لهم محبة الله، لذلك يجعل من كل شخص منا خادماً لرحمته. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba. Kieruję moje serdeczne pozdrowienie do pielgrzymów arabskojęzycznych, w szczególności przybyłych z Bliskiego Wschodu. Drodzy bracia i siostry, jako uczniowie Chrystusa, jesteśmy wezwani do bycia na służbie życia i komunii. Prośmy Pana więc, aby przemienił nas w narzędzia komunii i znakami Jego miłosierdzia. Niech Pan was błogosławi. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كتلاميذ للمسيح نحن مدعوون لنكون في خدمة الحياة والشركة، لنطلب من الرب إذن أن يحولنا إلى أدوات الشركة
وعلامات لرحمته ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, dzieci, młodzież, a szczególnie chorych i dotkniętych cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Dzisiaj chcemy zastanowić się nad cudem rozmnożenia chleba. Po śmierci Jana Chrzciciela tłum podąża za Jezusem wszędzie, aby go słuchać i przynosić mu chorych. Widząc to, Jezus się wzrusza. Czuje się związany z tym tłumem i nie chce, aby odszedł. Również tego dnia nauczyciel poświęcił się ludziom. Gdy nadszedł wieczór, zatroszczył się, by nakarmić tych wszystkich zmęczonych i głodnych ludzi. Tak jak Bóg nakarmił manną lud pielgrzymujący na pustyni, tak i Jezus zadbał o wszystkich, którzy za Nim szli. Pragnął zaangażować w to swoich uczniów. Mówi do nich: wy dajcie im jeść. Udowodnił im, że kilka chlebów i ryb, jakie mieli, z mocą wiary i modlitwy można podzielić między wszystkich tych ludzi. Pan zaspokaja potrzeby ludzi, ale pragnie uczynić każdego z nas działającymi uczestnikami swojego współczucia. Wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom. Jak widać, są to te same znaki, jakich Jezus dokonał podczas ostatniej wieczerzy. Są to także takie same znaki, jakich dokonuje każdy kapłan sprawując mszę świętą. Wspólnota chrześcijańska stale się rodzi i odradza na nowo z tej komunii eucharystycznej. Przeżywanie komunii z Chrystusem coraz bardziej wpisuje nas w relacje z ludźmi naszych czasów, abyśmy dali im konkretny znak miłosierdzia i troski Chrystusa. Jezus chce dotrzeć do wszystkich, aby wszystkim zanieść miłość Boga. Dlatego czyni każdego wierzącego sługą miłosierdzia. Saluto i pellegrini polacchi, fratelli e sorelle. Operare la misericordia vuol dire servire la vita e la comunione. Ognuno di noi può essere lievito di vita e strumento di comunione nella propria famiglia, nel lavoro, nella parrocchia e nei gruppi di appartenenza. Vi invito ad essere nel quotidiano un segno visibile della misericordia di Dio, che non vuole lasciare nessuno nella solitudine e nel bisogno. La sua benedizione vi accompagni sempre. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bracia i siostry, czynić miłosierdzie to znaczy służyć życiu i komunii. Każdy z nas może być zaczynem życia i narzędziem komunii w swojej rodzinie, w pracy, w parafii i w grupach, do których należymy. Zachęcam was, abyście na co dzień byli czytelnym znakiem miłosierdzia Boga, który nie chce pozostawić nikogo w samotności i potrzebie. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy. Zawsze z wielką radością słuchamy tych słów, które kieruje Santo Padre. I pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza, Ojcze Święty, pielgrzymi języka włoskiego obecni w czasie dzisiejszej audiencji wyrażają
vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fede. Swoje synowskie oddanie, życzliwość i modlą się do Pana we wszystkich intencjach w powszechnym posługiwaniu. Na koniec tego spotkania zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz w języku łacińskim. Po zakończeniu śpiewu Ojciec Święty pobłogosławi, udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa przeznaczone dla wszystkich, a w sposób szczególny dzieciom, chorym, cierpiącym. I poświęci również przedmioty służące do kultu, te, które każdy ma przy sobie. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka włoskiego. W szczególności siostry świętej Anny i fedeli della parrocchia Santa Maria del Carmine di Manfredonia. Parafii Manfredonii. Il gruppo degli oratori di Borgo Manero. Gruppe oratorium. E rivolta Dada. Mi rivolgo infine ai giovani. Serdeczne pozdrowienie do młodych, do chorych i do nowożeńców. Uroczystość niebowzięcia, które sprawowaliśmy, zachęciła nas, abyśmy zaangażowali się na ziemi w drodze do nieba, drodzy młodzi, aby budować waszą przyszłość na pierwszym miejscu zawsze, bierzcie pod uwagę wezwanie Chrystusa, a wy, drodzy chorzy, miejcie w waszym cierpieniu pociechę Maryi, która jest znakiem nadziei i pociechy. Życzę, aby do nowożeńców życzę, aby wasza miłość była lustrem, odbiciem odwiecznej miłości Boga. Dziękuję. Wspólnie módlmy się w języku łacińskim, śpiewając modlitwę Ojcze Nasz. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I tak dobiegła końca, drodzy widzowie telewizji Trwam, środowa audiencja z Ojcem Świętym. W czasie dzisiejszej audiencji Ojciec Święty przypomniał nam scenę z Ewangelii, która opisuje cud rozmnożenia chleba. Ten opis też przypomina Eucharystię. Dzięki Eucharystii stajemy się też ciałem Chrystusa i Eucharystia uzdalnia nas do służby braciom. Bardzo Państwu dziękuję za to bycie na modlitwie wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem. Życzę pięknego dnia. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.